Miałby 10 sposobów na to, jak odkleić się od rzeczywistości, ale na mojej liście widzę tylko 7 sposobów, więc zapraszam na 7 sposobów, jak odkleić się od rzeczywistości. Punkt pierwszy. Nie słuchaj nikogo. Po prostu zdaj sobie sprawę z tego, że nikt nie ma zielonego pojęcia na temat tego, jak powinna funkcjonować rzeczywistość, jak powinieneś myśleć i co tu się w ogóle zadziewa, więc powinieneś słuchać tylko siebie. Gdy ktoś ma jakiekolwiek inne zdanie niż twoje, na jakikolwiek temat, możesz automatycznie się nie zgodzić, nawet nie wchodzić w polemikę z tym człowiekiem, ponieważ to i tak nie ma takiego znaczenia w twoim życiu. Ty jesteś tutaj najważniejszy, ty powinieneś wiedzieć, jak wygląda twoje życie, więc generalnie nikogo nie powinno to obchodzić. A poza tym, no, generalnie kto ma wiedzieć więcej, lepiej, jak nie ty sam? Punkt drugi. Odrzuć wszystkie fakty. Po prostu nie patrz na fakty, nie patrz na obiektywną sferę rzeczywistości, nie zwracaj uwagi na to, co się dzieje wokół ciebie, po prostu nie patrz na to. Nie rozmyślaj, co tam robi twój sąsiad, jak działa gospodarka, jak działa ekonomia, świat, polityka, kogo to w ogóle obchodzi. Najważniejsze jest to, co czujesz w danym momencie, a reszta kompletnie nie ma znaczenia. W ogóle przestań patrzeć na to, co robi świat zewnętrzny, kieruj się tym, co mówi ci tutaj twoje wnętrze i olej wszystko, co się dzieje wokół ciebie. Ty przecież wiesz najlepiej, co masz robić ze sobą. Punkt trzeci. Uznaj, że wszyscy się mylą i wtedy to już generalnie to już nic więcej nie musisz robić. Punkt czwarty. Kieruj się tylko jednym źródłem informacji. I to nie ma znaczenia, czy jest to twoja ulubiona religia, czy jest to twój ulubiony guru, twój ulubiony ruch polityczny, twoja ulubiona telewizja, twój najbardziej pożądany wyznawca czegokolwiek, jakaś jedna twoja własna idea, którą pielęgnujesz w głowie. Najważniejsze, żeby to było tylko jedno źródło informacji. Punkt piąty. Bądź ekstremalny. Zero kompromisów. Jeżeli myślisz, że czerwone jabłko powinno być czerwone, no bo generalnie jest czerwone, no to wtedy uznaj, że nie może być zielone. No i popatrz nawet na to, że gdy mówię jakąś rzecz, która zdaje się być faktem, ale w sumie to nie ma żadnego znaczenia, ale mówię to z przekonaniem, że to ma znaczenie, no to chyba ma jakieś znaczenie, nie? Generalnie. No ale tak działa ekstremalność, że jak jesteś w czymś ekstremalny, to nie masz wątpliwości, wtedy wiesz, generalnie no odklejasz się od rzeczywistości, ale sam wewnętrznie możesz uznać, że przynajmniej starałeś się być jakiś. Punkt szósty. Nie dopuszczaj nikogo do słowa, najlepiej przegaduj wszystkich dookoła siebie, garć zdaniem innych ludzi, olewaj to, co oni myślą, ty wiesz najlepiej. Punkt siódmy. Głośno komunikuj, że kierujesz się dobrymi intencjami, że ty generalnie sam dla siebie i dla wszystkich chcesz dobrze, że generalnie dobrze wróżysz swojemu sąsiadowi, swojej sąsiadce, że chcesz bardzo dobrze dla gospodarki, dla systemu, że generalnie wszystko, co robisz, to robisz dla większego dobra, więc należą ci się jakieś większe przywileje, nie? No bo generalnie robisz to wszystko dla dobra, no i przecież generalnie no to jesteś taką ważną osobą w tym świecie, no i to ci się należy, nie? Należy ci się dobro, bo kierujesz się dobrem, no i no wiadomo. Miało być 7 punktów, ale prawdopodobnie to nie wystarczy dla wszystkich, więc nasunęła mi się do głowy jeszcze jedna myśl. Punkt 8. Nie zadawaj pytań. Nie kwestionuj. Nie zastanawiaj się, o co tu chodzi. W ogóle bierz wszystko takim, jakim jest i żyj. Jaki to ma wszystko sens? No i w takim stanie, jak już generalnie nic cię nie będzie obchodzić, staniesz w centrum świata, staniesz się swoim własnym pępkiem świata, nic zewnętrznego nie będzie miało takiego wpływu na ciebie, więc generalnie będziesz mógł sformułować sobie swój własny światopogląd i on będzie dotyczył tylko ciebie. Żyć, nie umierać. Decydować. Niczego nie żałować, latać, próbować, odklejać się, wznosić, podróżować. Adios, miśki. Wesołych świąt.